Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zarobić szybko swój pierwszy milion. Jakby co, ten poradnik jest skierowany dla graczy, którzy zaczynają swoją przygodę z GTA Online w roku 2024 i 2025. I tak, są na to dwa sposoby. Pierwszy z nich, teraz przyjdziemy do niego. Wchodzicie na pauzę, następnie wchodzicie na online, wchodzicie sobie na akcje, potem wchodzicie sobie na rozegraj akcje stworzone przez Rockstar i idziecie na sam dół, na prawie sam dół, dokładnie mówiąc, na tryb adwersarza i lecicie sobie w dół i szukacie trybu adwersarza na premii. No i ja znalazłem tryb adwersarza na premii, w tym tygodniu jest utrzymaj tempo. Po prostu gracie tryb adwersarza na premii i na tym w kilka godzin zarobicie swój pierwszy milion. Oczywiście od razu Wam mówię, w tym czasie, kiedy Wy oglądacie ten film, może być inny tryb adwersarza na premii. Ale Rockstar daje co tydzień jakiś tryb adwersarza na premii, więc na pewno jakiś znajdziecie sobie. Jeśli nie chcecie grać w trybów adwersarza, to pokażę Wam teraz drugą metodę. I tak, do niej potrzebujecie mieć biuro. Wchodzimy sobie w internet, na tą stronę z biurami, wejdź na stronę, klikamy i macie to biuro, które ja mam za milion za darmo w pakiecie kryminalisty. Odbieracie sobie po prostu za darmo. Jak już biuro sobie za darmo odebraliście, co robicie? Wchodzicie sobie w menu interakcji, jest to M na PC, wchodzicie sobie dalej w zarejestruj się jako szef i klikacie na prezesa Securoserv, OK, właściwie wybierz. Już jestem prezesem Securoserv, co robimy dalej? Teraz wchodzimy w menu interakcji, prezes Securoserv, zadania VIP-a i robimy sobie dwa zadania VIP-a na zmianę, czyli łowca głów i drugie to jest turysta. O, tu jest właśnie. Ważne, łowce głów róbcie zawsze w mieście, bo wtedy będą blisko siebie cele do zabicia. Więc dobra, odpalmy to. I na tym w bardzo szybkim czasie zarobicie łatwe 20 tysięcy. Ja to zdanie VIP-a robię przy pomocy auta z ulicy, z tego względu, że jak jesteście nowym graczem, to zapewne nie macie ulepszenia z kuloodpornymi oponami. A nie macie go dlatego, że ono jest dostępne na około 30 poziomie dopiero. No a jak Wy chcecie zarobić swój pierwszy milion, to pewnie go nie macie, po prostu macie niski poziom, pokroju 5 na przykład. No i dobra, teraz będziemy sobie zabijać ostatni cel, więc dobra, zabijmy go sobie, zabiłem go. Przy okazji zginąłem niestety, no pech. No ale Wy pewnie też będziecie ginąć. No jak widzieliście, zarobiłem 4 minuty 21 tysięcy. Zanim zaczniemy turystę, musimy chwilę odczekać, mamy po prostu cooldown po misji łowca głów. No i dobra, mamy ostatnie kilka sekund i możemy zaczynać sobie zadanie VIP-a turysta. I jakby co, zadanie VIP-a płaci podobnie do łowcy głów. Więc dobra, odpalamy sobie to, wchodzimy w telefon i hakujemy. No i dobra, znalazłem te liczby, które miałem znaleźć i teraz kończymy sobie hakowanie. Udajemy się niecałe 3 km do paczki. No i dobra, zbieramy sobie pierwszą paczkę, zostały jeszcze dwie. Wchodzimy do autka i odpalamy sobie kolejne hakowanie. Teraz widzicie hakowanie, które jest na finale napadu Pacific Standard. Jest ono bardzo proste, ale wiadomo, warto umieć hakować, żebyście potem umieli hakować na napadach. Więc przy tym zadaniu VIP-a ćwiczycie swoje umiejętności hakerskie, które potem wykorzystacie przy napadach. No i dobra, tutaj mamy drugą paczuszkę, weźmy ją sobie. I teraz będziemy robić ostatnie hakowanie, by namierzyć ostatnią paczkę. Więc też Wam pokażę to hakowanie. Jak widzicie, mam takie kreski. I gdy one są przy czerwonej linii, musimy nacisnąć po prostu Enter na klawiaturze. I tak po prostu kończymy to hakowanie. Jest ono bardzo proste. Jak widzieliście, chwilę zhakowałem położenie ostatniej paczki. No i teraz idziemy sobie do ostatniej paczuszki. Zobaczycie sobie zaraz, ile dostałem kasy za to zadanie VIP-a. Zrobiłem je w około 6 minut. Dostałem za to 23 tysiące. Następnie po tym zadaniu VIP-a robimy sobie łowcę głów. No i potem zaś turystach w kółko robicie. I tą metodą powinniście zarobić w kilka godzin swój pierwszy milion. No i to było już wszystko, co miałem Wam do przekazania w tym szybkim poradniku. Trzymajcie się, do następnego filmu, pa!